Olej konopny ma bardzo prawidłową proporcję omek 3 do 1, czyli jest to taka proporcja dosyć mocno zbliżona do takiej naturalnej, naturalnej proporcji, która występuje w naszej błonie komórkowej. Mówi się o tym, że taka złota proporcja tak naprawdę to jest 2 do 1. Olej konopny jest taki bardzo zbliżony do tej proporcji, więc można powiedzieć, że jest takim bardzo zharmonizowanym po prostu środkiem spożywczym. Olej konopny zawiera w sobie inne ciekawe substancje, które nie występują w, w innych olejach, m.in. np. chlorofil. Olej konopny z nasion jest olejem, który zawiera, zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe nazywane potocznie witaminą F. Chodzi o to, że tak naprawdę nasz organizm sam ich nie wytwarza, w związku z tym musimy je dostarczyć z pożywieniem i ciekawostką jest to, że w oleju konopnym właśnie te omegi, bo te niezbędne nienastosowane kwasy tłuszczowe to są po prostu właśnie te omegi 3, 6, występują w bardzo dobrych proporcjach, 3 do 1, czyli są bardzo zbliżone do do tych, które występują właśnie w naszej błonie komórkowej. To, co odróżnia olej z konopi siewnych od innych olejów spożywczych, to jest zawartość takiego bardzo unikatowego kwasu tłuszczowego, który nazywa się kwas gamalinolenowy. Jest to kwas, który występuje w nasionach na przykład wiesiołka, ale ten olej z wiesiołka pozyskuje się w dosyć małych ilościach, dlatego dobrym rozwiązaniem jest pozyskiwanie oleju spożywczego z nasion konopi, ponieważ możemy w tym momencie zaspokoić potrzeby większej ilości ludzi, a kwas gamalinolenowy jest o tyle niesamowitym właśnie kwasem, Ponieważ jest naturalnym nośnikiem innych substancji w głąb komórki. Czyli jest takim wehikułem, który przenosi na przykład witaminy, które też naturalnie są zawarte w, w olejach. W związku z tym porównywanie, na przykład, rzucam, nie wiem, oleju, na przykład rzepakowego do oleju konopnego, gdzie na przykład zawartość witamin w jednym i w drugim to jest na tym samym poziomie. Olej z nasion konopi siewnej zawsze będzie lepszy, właśnie ze względu na to, że posiada ten wehikuł i te wszystkie witaminy i substancje będą bardziej efektywnie. Przetransportowane do komórki. Z tego powodu również dosyć często zaczyna się właśnie olej z, z konopi używać w kosmetologii, ponieważ w momencie, kiedy zbudujemy kosmetyk na bazie oleju konopnego, to wszystkie inne substancje, które damy do na przykład kremu, jakieś witaminy czy jakiś kwas hialuronowy i tak on będzie bardziej efektywny, efektywnie przeniesiony w głąb skóry, w głąb stawu, w głąb komórki.